nie bardzo go rozumiem. Dlatego, że wie pan, on zachowuje się tak, jakby nie wiedział, jak się dzieci robi. Przecież ja tłumaczę, że list, o którym i on mówi, i ja, wpłynął do Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie do mnie. Więc dlaczego on się ode mnie domaga, żebym ja mu ten list pokazał? Niech się zwróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to może mu nawet dadzą podtrzymać, jak już bez tego nie może wytrzymać. No, taka dość prymitywna, okej, nazwijmy ją, że rubaszna odpowiedź. Natomiast ja, jak państwa informowałem, to no, jak mam problem, to rzeczywiście sięgam do źródła. Ja rzeczywiście skierowałem pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, a nawet do samego ministra Zbigniewa Ziobry, minister sprawiedliwości. Pismo z 15 maja 2019 roku. Wniosek na podstawie ustawy z 6 września 2001 o dostępnej informacji publicznej o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci podania, czy na prawdzie polega informacja w tym artykule, który przedstawiłem wcześniej, podana przez redaktora Stanisława Michalkiewicza, że w liście Nowojorskiej Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego roszczenia od Polski zostały oszacowane na 1 bln złotych, czyli ponad 300 miliardów dolarów. I prosiłem o doręczenie mi kserokopii tego właśnie listu. To jest odpowiedź, którą otrzymałem z 29 maja 2019 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości, autorka Izabela Bogucka, zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Promocji, odpowiada mi: szanowny panie, w związku z otrzymaniem pana wniosku o udostępnienie informacji itd., itd., Światowa Organizacja informuje, że Kancelaria Główna Ministerstwa Sprawiedliwości nie odnotowała w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 16 maja 2018, wskazana przez pana data publikacji artykułu, przyjęcia przesyłki od nadawcy Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego OE, Jewish Restitution Organization. Wyjaśniam, że wniosek nie zawierał choćby przybliżonej daty listu lub daty jego ewentualnego skierowania do tutejszego urzędu, stąd przyjęto wyżej wymieniony okres za czas, który podlegał kwerendzie. No rzeczywiście ja nie podałem daty wpływu pisma czy daty jego sporządzenia, bo nie podał takowych redaktor Stanisław Michalkiewicz. Zatem Ministerstwo Sprawiedliwości samo narzuciło sobie okres, który został poddany kwerendzie, i obrońcy redaktora Stanisława Michalkiewicza zaczęli mi zarzucać, że przecież on mógł się powołać, czy też miał na myśli artykuł, który był opublikowany wcześniej przez Super Express.